trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Cieszysz się, że wskoczyłeś w ostatnim momencie do karty KSW? Dali się radość, dosyć dość osad przed Venedej preborbe. Radujem se. Do you want to speak on English? You can stop in Croatian. Yeah, on Serbian. Radujem se. Da, radujem se, srećen sam što sam ovdje u KSV-u, najbolja organizacija, jedan od najboljih na svijetu, tako da sam srećen. Darko mówi, że bardzo się cieszy, że mógł wpaść w short notice. Wie, że to jest najlepsza organizacja w Europie i w świecie. I bardzo, bardzo zadowolony, trenował i jest gotowy. Nie oglądałeś walki Michała Kity? To jest taki troszkę dinozaur polskiego MMA. Człowiek, który nie unika trudnych starć, nie unika wyzwań i lubi po prostu wymieniać ciosy w klatce. Kita jest igledo borbę Kity. On jest dinozaur u KSW-u MMA borbę. Dać go do niego borbę. I da li se plašiš? Gledao sam borbe njegove pre, naravno, KSV-u, kad sam već potpisao. Gledao sam, to su sve mogući protivnici bili u tom trenutku, tako da znam o svakome po nešto, tako i o njemu. Dobar je borac, ali ne plašim se nikoga, ni njega, ni nikog pre. Darko Umiđa je gledao všeske valki jego. Nie boi się Kite, mówi, że idzie do przodu. Oglądał, cały czas śledził właśnie wszystkie walki KSW, właśnie wagi ciężkiej i półciężkiej, także nie ma żadnego lęku, idzie do przodu. A mnie zastanawia, jak wyglądało przygotowanie Darko, w jakim zastało go formie informacja o tym pojedynku i no, czy jest gotowy na to? Pita je si trenirao, si neko vreme trenirao i kako je išlo to treninge posle zadnje borbe? Trenirao sam odmah čim sam završio tu prvu borbu. Nastavio sam odmah sa treninze čim sam se oporavio malo od borbe. Tako da sam u dobrom treningu bio, tako da zato sam i prihvatio borbe jer se dobro osjećam. Po ostatnje valce, dva dni po valce, znovu vrućio na mate, odrazu trenovao. Jakby coś przeczuwał, że będzie walczył na następny gal. Co po ewentualnym zwycięstwie z Michałem Kitą? Celujesz od razu walkę z Kilem? Šta posle borbe, kad pobediš Kitu, šta posle? Sačekat ću prvo sutra da ga pobedim, pa ćemo o tome pričati. Ne želim da govorimo naprijed ništa. Počeka najprej jak vygra i dopiero później będzie jakieś decyzje podejmował. Ty byś scharakteryzował Michała Kitę. Jaki to jest zawodnik, twoim zdaniem? Co rzuciło ci się w oczy, kiedy oglądałeś jego pojedynki? Šta misliš o Michał Kitu? Šta ti najviše ušlo u oko kad si njega gledao? Šta ti se, da li ima neke dobre stvari, šta da li ima nešto loše, da si nešto vidio o tome? Što te nešto iznenadilo? Pa, tehnički je slabiji od mene, to mislim. Ima desni direkt i desni aperkat. To je ono što sam vidio, a mislim da je u godinama i da nije bolje od mene. Darko mówi, że właśnie z Michał Kita jednak ma swoje już lata. Myślę, że kondycję i technikę Darko ma lepszą. No i ma ten prawy, prosty, mocny. W trakcie stardownu ja akurat siedziałam od tej strony, że nie widziałam twarzy Darko, ale widziałam twarz Michała. Przez chwilę panowie gdzieś tam pozostawali w milczeniu, a w którymś momencie Michał zaczął się uśmiechać. Czy Darko próbował jakoś słownie Michała wyprowadzić z równowagi? Czy coś do niego mówił, czy też nie? Czy to tylko... Pytanowy Nerka, pośród wedle kasty radli lice ulice. Darko, w jednym momentu se Kita nasmejo. I pita si mu ti nešto rekao, da se nasmio ili on samo od sebe ovako? Nisam ništa rekao, jednostavno on se nasmio, pa sam se ja nasmio. Uglavnom se uvijek smijem na tim suočavanjima, to mi je onako, ne volim tu tenziju, popričano onako mi je uvijek smešno, a na borbi naravno, borba je sutradan, tako da sutra se nećemo smijati na borbi. Jutro ne bedo se smijaš do sebe, zasnimo od konca, tako da mi padlo. Jutro mu već ne beđe smijehu, dzisiaj Michał se pjesu zašmijao, no Darek je po prostu do každego nastavljeni pozitivnije, te se ušmijao. Sportova čestovalka. Dobra, musimy puścić oko do Jędrzeja. Jak się czujesz, Nikola, w nowej roli tłumacza? No, byłem w walkę wieczoru walczyłem, byłem na ochronie, no i teraz jako translator czuję się dobrze. Ja tylko powiem, czułem, że z Nikolą sobie ludzie robią zdjęcia. A razem staliśmy na bramce ostatnio. Dorabiał. No, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Chwala, dziękujemy.